Zadanie dzisiejsze jest bardzo proste w wykonaniu, ponieważ tak jak widzicie, macie tylko nożyczki i klej, a ja mam w jednej ręce paski granatowe, a w drugiej paski niebieskie. I to jest wszystko, co będzie nam dzisiaj potrzeba do pracy. Przywiozłam ze sobą kilka efektów. Zobaczcie. To są takie kółeczka, które trochę przypominają witraże, trochę jakby taką rozetę, mozaikę. Pomysł na tę pracę narodził się w momencie, kiedy z dziećmi, z którymi prowadzę zajęcia, oglądaliśmy gotyckie budowle, a przede wszystkim kościoły. W tych właśnie kościołach kiedyś budowano ogromne okna, w których były witraże. I takie okienko, które było na frontowej ścianie, nazywało się rozeta. To było okrągłe okienko z różnego rodzaju podziałami. Potem to wypełniano szkiełkami kolorowymi i powstawał witraż. A my możemy uznać, że wykonamy projekt do witrażu. Będziemy używać paseczków. Z tych jasnych pasków będziemy robić środek, czyli będziemy robić wzór. Natomiast z takich pasków, one są z takiego grubszego kartonu, zrobimy sobie takie właśnie kółeczko, które będzie jednocześnie ramką. To kółeczko musi być z grubszego papieru, ponieważ zobaczcie, jak weźmiemy taki papier cieniutki i zrobimy kółko, to ono będzie bardzo wiotkie. Ono się już teraz zaczyna wykrzywiać, a jak jeszcze zaczniemy coś przyklejać, to się całkiem zmieni kształt naszej rozety. Spróbujemy, co można z takiego paska zrobić i ile on jest w stanie wytrzymać. Mamy różne sposoby na składanie i sklejanie kółeczka. Taki sposób znacie, prawda? Jak się łączy takie paseczki, to wychodzi wtedy znany wszystkim łańcuch, tak jest. A jeśli połączymy w ten sposób, to jest w dalszym ciągu ten sam paseczek. A jeśli na przykład mam łezkę i na przykład zrobię tak i tutaj złapię, prawda? A jak jeszcze tutaj tą pętelkę wcisnę, zobaczcie, najróżniejsze kształty możemy uzyskać. Oczywiście ja wszystkich kształtów Wam nie pokażę, podejrzewam, że Wasza wyobraźnia podpowie Wam dużo, dużo więcej. Najważniejsze w tej pracy jest to, żeby paseczek, ten, który będzie naszą ramką, i środek były tej samej szerokości. Tę pracę wykonuje się dosyć sprawnie i dosyć szybko. Tutaj nie trzeba ogromnej filozofii do tego, ani zbyt dużego wysiłku. Dlatego proponuję Wam, żebyście wykonali kilka takich kółeczek, ponieważ jedno wygląda fajnie. Powiesimy sobie je potem jeszcze na sznureczku, ono będzie się ładnie nam obracało. To może być bardzo fajna dekoracja w domu. Równie dobrze można to powiesić na przykład na tle okna, ale można ze sobą połączyć dwa kółeczka za pomocą nitki. Można zrobić taką dwupiętrową konstrukcję, czyli tak, mam parter, pierwsze piętro, drugie piętro. A jak zrobicie jeszcze więcej, to można na przykład ułożyć to w kształt jakiegoś kwiata.